Niedźwiadek, Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, kształtuje i zaspokaja potrzeby środowiska miejskiego w dziedzinie kultury. Organizuje i współorganizuje imprezy artystyczne i rozrywkowe. Na deskach klubu w ostatnim czasie wystąpiło wiele gwiazd światowego formatu. Między innymi Renata Przemyk i Acoustic Trio, Angela Gaber Trio, After the Ice, Eden Express, Fabryka Snów oraz Alvon Johnson z cyklu Barwy Bluesa. Gwiazdą ostatniej edycji festiwalu bluesowego organizowanego przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek był również Leon Hendrix, młodszy brat amerykańskiego gitarzysty rockowego i piosenkarza Jimiego Hendrixa. Po raz pierwszy do Przemyśla na niedźwiadkową scenę młodych przyjechał zespół Faktura z Lubaczowa, który powstał w marcu ubiegłego roku na potrzeby projektu muzycznego Muzyka ponad podziałami. Grupa została założona z osób o różnym stopniu zaawansowania muzycznego oraz z różnych gatunków muzycznych. Młodzi ludzie bardzo szybko zgrali się ze sobą nie tylko pod względem muzycznym, ale również przyjacielskim. Świetnie ze sobą współpracują, dogadują się pod względem tworzenia nowych utworów, czerpią radość ze wspólnych występów na scenie. W koncercie postanowiliśmy porozmawiać z zespołem Faktura i zapytać o kilka szczegółów. Skąd wziął się pomysł na taki projekt? Pomysł na projekt był ogólnie pomysłem, można powiedzieć, po części całego zespołu, z tego względu, że gdzieś tam sobie kiedyś siedzieliśmy i to jest tak, my się znamy ogólnie wszyscy razem, bo jesteśmy z jednego miasta, z Lubaczowa, ale każdy z nas grał po troszkę w innym zespole i gdzieś tam sobie kiedyś siedzieliśmy wszyscy razem i pomyśleliśmy, że no, fajnie byłoby zagrać coś wspólnie, coś zrobić, jakiś pomysł wspólny, może jakiś koncert, może coś takiego właśnie jak projekt. I tak myślimy, no to jakby to wykorzystać, no to fajnie jak coś ma jakieś przesłanie, fajnie jest, jeżeli muzyka trafia do człowieka, jeżeli każdy w tej muzyce może znaleźć coś takiego dla siebie. I tak pomyśleliśmy, że to może coś, no po prostu trafmy do ludzi, taki temat, który jest często tabu, czyli właśnie antydyskryminacja, jakaś przyjaźń, bo ogólnie myślę, że świat jest teraz tak naszpikowany agresją i takimi negatywnymi emocjami, więc zróbmy coś takiego, co troszkę to zminimalizuje i przekażmy to innym ludziom właśnie w formie muzyki, bo myślę, że wszyscy tu się zgodzą razem ze mną, że muzyka to jest taki fajny środek, który trafia do człowieka gdzieś głęboko do serca. I tak oto powoli, małymi kroczkami udaliśmy się do, można powiedzieć, mamy chrzestnej zespołu Beaty Pełszek, którą serdecznie pozdrawiamy, która pomogła nam z napisaniem projektu od takiej strony formalnej, która opiekowała się nami podczas projektu na wyjeździe w Suścu, która była z nami zawsze, cały czas jako taki dobry duszek, można powiedzieć, i tak oto wszystko ruszyło do przodu. No i tak trwa do teraz. Czy możecie nam zdradzić, czym się zajmujecie na co dzień poza muzykowaniem? Jestem uczniem Liceum Plastycznego w Jarosławiu w klasie trzeciej. Za rok będę pisał maturę. Jest to bardzo przyjemna szkoła, dziękuję bardzo. Bardzo przyjemna i sympatyczna szkoła, polecam serdecznie. Ogólnie trochę sobie muzykuję, śpiewam, gram z moimi kolegami z zespołu i nie tylko. I w sumie to nic takiego ciekawego poza tym. Uczę się na co dzień w gimnazjum i chodzę również do szkoły muzycznej pierwszego stopnia i jestem w szóstej klasie. Ja uczęszczam na co dzień do zespołu szkół w Lubaczowie. Chodzę do klasy o profilu służba graniczna, jest to może dość nietypowy profil klasy, ale uczęszczam się również w Związku Strzeleckim Strzelec. Też tak jak tutaj właśnie moi koledzy, na ogół muzykuję też w innych składach, tak tworzymy z Patrykiem też inny zespół. Chodzę do liceum ogólnokształcącego w Lubaczowie. W tym roku zdaję maturę.
No i tak jak Gabryś muzykuje troszeczkę w różnych składach, nie tylko z fakturą, no i głównie tym się zajmuję. Na co dzień pracuję w stolarni, gram na wielu instrumentach, gram w różnych zespołach, nie tylko muzykę, którą gram z zespołem fakturą, jak i thrash metal, deathcore, coś w tym rodzaju. Koncert Eweliny to wasz jedyny projekt, czy chcecie to kontynuować? Ja powiem szczerze, że kiedy w ogóle powstał pomysł na projekt, to myśmy takie mieli założenie, że jest to tak jakby kontynuacja tego naszego projektu muzycznego, czyli koncert był pod hasłem Muzyka ponad podziałami i bardzo byśmy chcieli, to właśnie było główne założenie, że ten koncert będzie odbywał się regularnie i cyklicznie, że tak naprawdę jeśli się uda dwa razy do roku zrobić taki koncert, oczywiście no, bardzo fajnie byłoby, gdyby udało się zorganizować taką osobę, no, może w jakiś sposób przekonać, namówić, żeby przyjechała gwiazda, gdyby znalazł się sponsor. No nie ukrywajmy, jeżeli przyjeżdża taka osoba, taka artystka niesamowita jak Ewelina Flinta, no to było widać na koncercie, po prostu sala pękała w szwach. Czy spodziewaliście się, że wasza przygoda z muzykowaniem nie skończy się po kilku koncertach, tylko będzie trwała nadal? Ogólnie gramy dalej dlatego, że podczas projektu Muzyka ponad podziałami zespół nasz, który miał być na pozór tylko na chwilę, bardzo się ze sobą zżył. Mieszkaliśmy razem przez około 9 dni, wszyscy poznaliśmy się lepiej, ograliśmy się ze sobą i stwierdziliśmy, że to jest powód, żeby spróbować grać razem dalej. No i tak zaczęły się próby, spotkania, zaczęliśmy wymyślać własną muzykę, słowa, tworzyć utwory, no i tak właśnie doszło do tego, że powstał zespół Faktura. Na jakich scenach czujecie się lepiej? Na dużych czy na takiej małej jak w klubie Niedźwiadek? Myślę, że nie można powiedzieć, że lepiej czujemy się na mniejszej scenie lub większej, ponieważ jak dla mnie przynajmniej, myślę, że dla reszty zespołu tak samo, liczy się to, że są ludzie. Jeżeli są odbiorcy, my gramy dla nich, my przyjeżdżamy dla nich. Nawet jeżeli jest tylko garstka tych ludzi, to my przyjeżdżamy po to, żeby oni nas usłyszeli, żeby mogli cieszyć się tą muzyką tak samo, jak my się nią cieszymy. Powróćmy jeszcze raz do koncertu Eweliny. Pamiętacie o nim i chyba wspomnienia napędzają was na kolejne takie projekty. To był niesamowity widok, kiedy tyle osób przychodzi i tak naprawdę wspólnie wszyscy pomagają. I ja myślę, że fantastycznie byłoby. Może powiem tak, już zaczęliśmy delikatnie małe kroczki, żeby robić kolejny koncert, który mielibyśmy nadzieję odbyłby się w kwietniu. Jest kolejny zespół, który potrzebuje pomocy, także mamy nadzieję naprawdę, że się uda. No rozpoczęliśmy powoli negocjacje z gwiazdami. Może mamy nadzieję, że ktoś zechce przyjechać do nas. Wiem, że przygotowujecie się do nagrania płyty. Czy możecie nam zdradzić jakieś szczegóły? Pracujemy teraz bardzo intensywnie, ponieważ dążymy do wydania płyty, a w październiku niektórzy z nas, a dokładniej trójka chłopaków, zamierzają iść na studia i będzie nam na pewno trudniej pracować, spotykać się i grać koncerty, bo wiadomo, że nie będziemy mieć tyle czasu, ile mamy teraz. Tuż po koncercie zespół Faktura został zaproszony na kolejne występy do Przemyśla. Po tak udanym debiucie na legendarnych deskach Niedźwiadka, ich marzenie, aby być supportem przed gwiazdą, jest już raczej przesądzone. Jak się śmiejemy.